Sia, witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Chaken. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Garden of Banban. Gierce, która wyglądowo przypomina trochę Poppy Playtime. Admiro z Iroki ostatnio mi co nieco o tej grze mówili. Jest darmowa na Steamie, więc możecie sobie sami to ograć. Nie waży też dużo, bo pół giba, więc od razu patrząc po menu głównym widzę, że już zapowiedzieli Garden of Banban 2, co jest dość dziwnym posunięciem według mnie. New game? Podobno gierka jest w ogóle na pół godziny, więc jeden odcinek mi z tego wyjdzie. For a parent looking for their missing child, there is a delicate matter. Click the clock to advance time. Dla rodzica szukającego jego zaginionego dziecka, czas jest delikatną rzeczą, delikatną... Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Kliknij w zegarek, by dodać sobie czasu? Okej. Nie wiem, co to znaczyło, ale... O Boże, jedyny, ja pierdziela, ale czułość myszki. Czy ja mogę zmienić tutaj czułość myszki? Banban z Kindergarten. Okej, znalazłem jakąś kartę na sam początek. Mogę sprintować pod shiftem, nie jest tutaj ograniczony sprint, jak w tym, jak w Poppy Playtime. Trochę mi to takim... No w sumie może być to inspirowane mocno Poppy Playtime, chapterem pierwszym dokładnie. Nie dane mi tu oceniać, w sumie dane mi tu oceniać, bo w sumie w to gram i sam będę mówił, jak się czuję odnośnie tej gry. Gra w ogóle wydaje się dość prosta jak na swój wygląd. Czy ja jakoś mogę... A, okej. Myślę, że mam jakiś ekwipunek i mam otwierać te różne rzeczy. Czy ja będę sterował dronem? The remote requires two batteries. Droga mamo, chowam się w pokoju, ale muszę walczyć z potworem. To jest jedyna moja szansa, żeby Claire... W sumie to jest Claire czy Charlie? Żeby Claire mnie polubiła. Potwór, ja, Claire. Okej, jak mam z tego wyjść? A, pod E. Remote potrzebuje dwóch baterii. Dobra, zatem. Gdzie ja mógłbym znaleźć? Tam się coś świeci chyba, albo mi się zdawało? Nie ma tutaj nic. Gdzie ja mogę znaleźć dwie baterie, które mogą mi się przydać? Są jakieś wielkie przyciski. A, tu są baterie, jestem ślepy. I tu jest kolejna, dobra. Will yoink. I to jest remote control, który działa na to? O! A ja tym jakoś mogę sterować? Left mouse button to use your toy. Ale co ja muszę tym... Teleport to the nearest room? A! Dobra, rozumiem! Dron leci w miejsce, któremu wyznaczę. Leć tutaj. Spróbuj wcisnąć to, kolego. Trochę to tak... Nienaturalne... Pojęcie. Znaczy, nienaturalna pozycja dla drona. A co ty się kuźwa obijasz, kolego? Czekaj, podleć tu. Ale to będzie walk AF. Okej. I co dalej? Wcisnąłem przycisk tymi. To jest mało intuicyjne, co muszę tu zrobić. Może spróbuj wcisnąć to? Czy ja faktycznie musiałem wcisnąć dwa guziki po przeciwnych stronach? Wow. O. Siema, przyjemniaczku. Ty jesteś tym potworem, o którym mówiło to dziecko, kimkolwiek to dziecko było. Nie wiem, czy to było moje dziecko. Ciemno widzę.
Do ciemnych pokojów my nie wchodzimy. Chodź tu, dronie, przydarzy mi się. The toy cannot be directly commanded to breakable materials, such as yellow glass. Okej. Gdzie jest mój dron? Czy on... Mogli chociaż zrobić jakiś pathfinding dla tego drona. Okej, czy ja muszę podstawowe... te... znaleźć... Naughty Corner. Jak ja mam ci to wcisnąć zatem? A, ja mam przecież niebieską kartę cały czas przy sobie. Ooo. Ciekawe, ten ptaszek, nasz dobry kumpel, Dodo, kolega, się ruszał, a teraz stwierdził, a, stanę se w miejscu. Ty, dronie, możesz normalnie się poruszać? Wciśnij ten przycisk, jak możesz. Jajo. Dlaczego jest mi to jajo? Ball pit closed. O, ja muszę cię nakarmić jajami. Ale to są dziwne, kurde, zagadki. Możesz wcisnąć ten guzik? Nie, nie może wcisnąć tego guzika. Dobra. Działanie tego drona jest bardzo dziwne, śmiałbym rzec. Dobra, tutaj coś jest? Coś tworzyłem? Nie. Nawet potrzebuję fioletowej i czerwonej karty. Okej, to jest mało intuicyjne. Co muszę tutaj robić? A destructive toll is needed to remove the planks. Jakbym tego nie wiedział. Dronem raczej tego nie rozwalę. Takim dość tępym dronem. O, kolejne jajo. Ciekawe, ile tych jaj muszę znaleźć. 6, okej. 6 jaj. Kozacko, bawimy się w szukanie jajec. Jedno, jeszcze dwa. Jeszcze jedno. A, nagle jajo wypadło stąd. Zrobiliście. Słowo naprowadza na zagadki. Łykaj te jaja. Łykaj te jajca. No i łyknąłeś 6, i co dalej? Get your prize. Może jakaś... Claim your reward at the mouth. O! Żółta karta. Okej, zatem, czyli kolega może teraz wcisnąć ten przycisk jak to odsunę. O! Czyli jednak mogę niszczyć tą szybę. No ja pierdzielę, to jest głupi dron. Dobra, easy. I teraz mam młotek. Distraction at one. A? Nie wiem, co to znaczy, ale dostałem młotek, dzięki czemu mogę... Wcisnąłem level przycisk. Po prostu chodź do tego pokoju. Chodź. Przydasz mi się. Press space to jump. Nie mam tej karty. Ale mam żółtą kartę. Nie wiem, co żółta karta tutaj zrobi. Aaaa! I see how it is going. I czy to mnie weźmie? To mnie weźmie. Nie wiem, co to był za dźwięk, ale okej. Okej, to wygląda kinda niepokojąco. Laughter at the best... is the best medicine. No, nie zawsze śmiech jest dobrym lekarstwem na wszystko. Nie powiedziałbym, czy jest
to wydaje taki dziwny dźwięk. Okej. To po prostu to działa w ten sposób. Rozumiem, rozumiem. Dobra, siema dronie. What was my color? Ja musiałbym zapamiętać ich wszystkie kolory. Dobra, ty na pewno jesteś zielony, bo widziałem. Ty na pewno byłeś jesteś fioletowy, bo nawet cię tam widzę w rogu. Okej. A jak zresztą? Wiecie co, może ja sobie trochę zaspoiluję, bo nie wiedziałem, że ja muszę ich zapamiętywać. Nie chcę mi się w sumie wracać, kuźwa, na sam początek tylko po to, by wiedzieć, kim oni są. I alone, I want to play with the whole bird, but everyone left me, everyone have party without me, Miss Mason see me but go, I'm scared because hall is loud at my friends, screaming, okay, nie wiem co to oznacza, nie wiem co w ogóle te wszystkie rzeczy oznaczają, ja pobrałem i odpaliłem tą grę i gram. O! I to mi otworzyło drzwi, okej. Kolega... You okej? Jak mam mu uciec? Jest jakiś... sposób, bym mu mógł uciec? Walnij w ten przycisk. Kolego, siema, jak się miewa? Jak się miewasz? Chyba stąd lepiej będzie, jak sobie pójdę, nie? Bo kolega chyba nie widzę, żeby był jakimś przyjaznym kurczakiem. To było antyklimatyczne, ale okej. Dobra, mam czerwoną kartę, więc tą czerwoną kartą otworzymy to pomieszczenie. Okej. Dobra, chodź tu kolego, przydasz mi się. Boarding pass. Nie wiem, co w ogóle te imiona, nie imiona oznaczają. Jakiś kod QR, który nie zalecam skanować. Bo nie wiadomo, co w tym może być. Tamten kolega spadł, więc raczej nie będę miał żadnego problemu, by teraz tędy normalnie łazić. Ta pogoń była taka antyklimatyczna. Ja nawet nie widziałem, jak on spadł na dół. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, co tam na dole jest, ale potrafi się stąd wspiąć. Przecież to są po nim ślady, kurna. Dobra, pytanie jest takie, co ja tu muszę zrobić. Czy ja muszę walnąć ten guzik? Chyba nie. Nie, ten dron raczej nic nie zrobi z tym guzikiem. To jest ta energia. Do energii się nie dostanę. Okej, tego tutaj wcześniej nie było. For you. Okej, my kid is gone. He died. Albo she died? Nie wiem. Nawet nie pamiętam płci swojego dziecka. Wzorowy ze mnie ojciec. Dobra, i co to miało znaczyć ta kaseta w ogóle? Może to musisz wlecieć? Nie. Mogę to włączyć? Nie. O, tutaj coś jest pod tym. Wow. Wow! Okej, guzik ukryty pod biurkiem. Klasyk. Co ten przycisk zrobił? Okej. To jest ciekawe. Bardzo. Przejście randomowe w środku przedszkola? Ciekawe, co to wszystko może znaczyć. Kolejne teorie spiskowe? O!
Zjazd na dół. Ciekawe. Pozwolicie mi tu wejść, czy nie? Ta niewidzialna ściana mnie denerwuje. O, dobra, teraz mogę przejść. Dobra, we going down, mój dobry dronie ty, piękny ty. Nie mogę już nim sterować, okej. To trzymaj się, dronie, dzięki, że mi pomagałeś w tej jakże łatwej robocie. Ale to jest dziwny design przedszkola. W ogóle, gdzie ja jadę? Komuś burczy w brzuchu. I to tak stanowczo. A nie? O, siema, kolego. Wyglądasz bardzo sympatycznie. Hello? Thanks for playing. Wishlist the sequel here. To tyle! Cóż by powiedzieć, dużo się nie spodziewałem po darmowej gierce, która jest dostępna na itch.io, jak i że na Steamie. Sami możecie sobie to zagrać, nawet kuźwa macie tutaj nazwę gry, jakbyście byli ciekawi. Jeżeli chodzi o mnie, grałem w lepsze gry. To też nie była taka jaka jest zła, ale no, nie zrobiło na mnie to jakiegoś dużego wrażenia. Nie wiem, każdy co innego uważa. Z wami był Czucken. Mam nadzieję, że fajnie oglądało wam się ten odcinek.